away, take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like, oh yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out of my mind. I just can't stop thinking about you. When you're away, nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe a break. Boy, you're my weakness. Giving we take, the love that we make, it's my favorite drug. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain holds you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like, oh yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you. Jak widzieliście przed chwilą, żywopłot został przeniesiony. Wcześniej był w kształcie trójkąta wokół drzewka, gdzie znajduje się ziemia. Został on przeniesiony wokół powierzchni naszego domu, tym samym ogródek optycznie się powiększył. Wykonaliśmy to teraz, w okresie jesiennym, aby móc żywopłotowi dać szansę na przyjęcie się i mam nadzieję, że w okresie wiosennym będę mogła działać już dalej. Kamyki na razie zostały tam, gdzie były wcześniej, zostały jednak odgrodzone, aby później łatwiej było je zebrać, ponieważ pod spodem już wcześniej była protekcja, a z ziemi po prostu ciężej byłoby je zgarnąć, a one są tymczasowe. Plan jest taki, aby wczesną wiosną zebrać kamyki, położyć prawdziwą trawę w rolkach, na samym środku posadzić palmę, którą mam obecnie w donicy, i wokół niej kwiaty. Myślałam jeszcze, aby wzdłuż podjazdu posadzić kwiaty, które mogłabym w zależności od pory roku zmieniać, ale o tym jeszcze pomyślę. Pod koniec miesiąca zajmiemy się tylnym ogródkiem, a następnie okrywaniem kwiatów na okres zimowy. I just can't stop thinking about you. Yeah, you got me feeling some type of way. You make me wanna stay in all day. You're the reason I can't get out of my head. I just can't stop thinking about you. I just can't stop thinking about you. I just can't stop thinking about you. I just can't stop thinking about you, you. I just can't stop thinking about you. Co tydzień w niedzielę lubię spędzić trochę czasu na przygotowanie planu na nadchodzący tydzień. Pomaga to zaoszczędzić czas w ciągu tygodnia, nie kotwiczę spraw do pozałatwienia w głowie, dzięki czemu czuję się spokojniejsza, mam obowiązki pod kontrolą, jestem zorganizowana i znajduję czas również dla siebie. Oprócz tego niesamowitą satysfakcję sprawia zaznaczenie wykonanych zadań. Plan tygodnia zaczynam od wypisania w tych miejscach spraw, które w danym dniu mam do załatwienia, jak na przykład rozmowa z lekarzem czy montowanie. Następnie biorę się za wpisanie obowiązków o stałej porze w określone, niezmienne dni, jak na przykład praca czy wywóz śmieci. Po czym przechodzę do przygotowanej listy zadań domowych i ustalam, w które dni je wykonam. Każdy tydzień jest inny, a więc nie zawsze chociażby obowiązki domowe wykonuję w te same dni. Zadania wpisuję w kolejności wykonywania ich, a także podaję czas. Staram się przy każdym zadaniu wpisać więcej czasu niż powinnam w razie jakichkolwiek obsunięć. Po skończeniu planer zostawiam na stole w jadalni, ponieważ na chwilę obecną jest to miejsce, w którym pracuję, a więc codziennie rano po zrobieniu herbaty przychodzę tutaj, zaglądam w plan dnia i zaczynam działać.
Na koniec dnia oznaczam wykonane zadania i ewentualnie przepisuję na kolejny dzień te zadanie, które z różnych przyczyn nie udało się wykonać. Nie przejmuję się, kiedy coś się przesunie w czasie, albowiem życie czasem lubi płatać figle. Nie jesteśmy w stanie codziennie żyć według określonego wcześniej planu, ale jest wiele dni, w których takiego planu się trzymam. Uwielbiam to robić i bardzo polecam szczególnie tym osobom, które mają problem ze zorganizowaniem się bądź samodyscypliną. Zacznijcie od planera, a potem przejdźcie do większych rzeczy. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my
highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down. Kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja już mam herbatkę, tak jak widzieliście, przygotowaną. Sączę ją sobie, ponieważ zaraz będę musiała zrobić sobie test. To jest taki rapid test na COVID przed pójściem do pracy. Robię go co poniedziałek. Nie zajmuje on naprawdę dużo czasu. To jest chyba jakieś tylko 10-15 minut i wynik jest gotowy. Uwielbiam ciepłą herbatkę z rana. I będę wychodzić. Puściłam jeszcze na chwilę Marshmallow na ogródek. Niech sobie chwilę pobiega, zanim będzie musiał być zamknięty przez większość dnia. I co? Kolejny tydzień rozpoczęty. Wow, no powiem Wam, że jestem naprawdę w szoku. Co poniedziałek robię ten test, odkąd wróciłam do ofisu i zawsze miałam negatywne. Powiem Wam, że normalnie się czuję, nie mam żadnych objawów, dlatego jestem naprawdę w wielkim szoku. Powiadomię teraz zaraz mojego przełożonego w pracy. Nie wiem, czy będę musiała zrobić jeszcze dodatkowo PCR test, czy nie. To się okaże. Nie ma to jak ogarnąć się z rana, wstać wcześniej, uszykować się i zobaczyć test i pomyśleć sobie, że no chyba jednak zostaję w domu. Pomijając fakt, że dzisiaj zostaję w domu i jutro, więc nie jadę w tym tygodniu do ofisu, to będę musiała się izolować przez kolejne 10 dni. Będę musiała powiadomić również Krzyśka i po prostu zobaczyć, czy on czasem też nie złapał. No tak jak mówię, czuję się dobrze, poza tym właśnie, że wyszedł ten test. Nie wiem, czy to jest jeden z tych testów, kiedy wychodzi fałszywy pozytywny, czy to faktycznie jest pozytywny. No będę chyba musiała zrobić sobie PCR test, żeby się upewnić. I tak. Także, no, bardzo zaskoczył mnie ten poniedziałek. Więc dopiję herbatę, dam znać, komu mam znać i
No i zacznę pracę z domu. Do pracy właśnie póki co chodzę poniedziałek, wtorek, więc wychodzi na to, że w przyszłym tygodniu również nie pójdę w poniedziałek ani wtorek do pracy. Czyli do przyszłej środy siedzę w domu. Następne zakupy będę musiała zrobić online. I tak, jestem uziemiona.